Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Zaczynamy kolejny odcinek z JDM Rise of the Scorpion. Zobaczcie, gdzie jestem. Pokażę wam na mapce i zapamiętajcie sobie to miejsce, tutaj to skrzyżowanie dokładnie. Odzoomuję wam, zobaczcie, to jest góra mapy. I teraz powiedzcie, kto pamięta tą miejscówkę tutaj z wersji demo. Pewnie nikt. Zobaczcie to. To jest ten nasz stary garaż, którego teraz jakby nie korzystamy, ale po wersji demo zobaczcie, co zostało. Możemy do niego z powrotem wjechać. Otwiera się. I mamy nasz superanski garaż. No nie mam jak się teraz rozejrzeć, no bo wiecie, to nie wszystko teraz tak działa, jak powinno. Więc, no nie wiem, mogę tylko tak kliknąć i mi tutaj z powrotem ustawi prosto. Także możemy sobie korzystać z garażu, możemy sobie jakieś tam zdjęcie zrobić nawet, jakbyście sobie chcieli. Ale czerwono się zrobiło. No i dobra, nie wiem, czy pamiętacie, na czym skończyliśmy nasz poprzedni odcinek, a skończyliśmy... Ale czerwono! Ja pierdykam! Zobaczcie to! Ale bajer! Ej, ja muszę sobie print screena zrobić. Ale niebo. Ale super. Kurde, ale jaja, jak fajnie tutaj to zrobili. Ej, normalnie zobaczcie to, aż sobie takie zrobię zdjęcie z drzewkiem i z tym zachodzącym słońcem. Ale ładnie. Dobra. Zdjęcia oczywiście widoczne u mnie na Discordzie, także zapraszam. Skończyliśmy Drift Battle na ostatnim odcinku i dostaliśmy bardzo dużo części samochodowych, które właśnie teraz przyjechałem zamontować. No i jedziemy na jakiś tam jeszcze wyścig, który się odkrył. Także będziemy przygotowani do wyścigu. Ops, ja wezmę pada sobie w rękę, żeby łatwiej mi tu było operować. No i tak, tuning wizualny. Zobaczmy, czy coś się odkryło. Nic, tutaj mamy... Hotel się odkrył. Ale jazda, zobaczcie, z fabrycznego fotela możemy zmienić na Recaro. Recaro Fast. Dobra, kierownicę mamy zmienioną, gałkę mamy zmienioną. Nic więcej nie możemy. Ale fotel, no, no oczywiście powinien nam tu odciążyć furę. W tuningu zewnętrznym nic więcej nie możemy zmienić. Okej, więc sobie cofniemy. I teraz tuning mechaniczny. A, chyba zamiast padem będę sobie operował myszką, dużo będzie wygodniej. No i tak, no tutaj mamy EQ, dolot mamy stuningowany, wydech mamy zrobiony. Podzespoły tutaj jakby silnika mamy, fabryczne nie możemy nic zmienić. Turbo doładowanie nie zmienimy i tutaj nic więcej jakby nie zmienimy. Także wchodzimy sobie w zawieszenie. Sprężyny obniżające. No oczywiście kupujemy, fura poszła w dół. Zawieszenie, stabilizator. Oczywiście. I wahacze, zestaw regulowanych wahaczy. Poszło. I tu więcej już nic nie zmienimy. Czyli zawieszenie mamy już lepsze, twardsze. Powinno nam się auto lepiej prowadzić nawet w drifcie czy na jakichś tam czasóweczkach. Dobra, tutaj nie możemy w układzie kierowniczym nic zmienić. Układ napędowy. Sprzęgło mamy zmienione, skrzyni nie możemy zmienić, dyferencjału nie możemy zmienić. I teraz hamulce. Hamulce mamy już lepsze. Ej, ja tyle tych powiadomień miałem, że tyle rzeczy mogę tutaj... A, jeszcze oponki, dobra, opony, sportowe opony. Tylko właśnie, jak z tymi sportowymi oponami? Przyspieszenie jest lepsze. Maksymalna prędkość, wszystko, hamowanie... No polepszają nam statystyki, tylko podejrzewam, że na sportowych będzie lepiej kleić i może tak łatwo się nie driftować z tą mocą, którą mamy. Dobra, i tutaj nic więcej chyba już nie zmienimy. Silnik, tak, tu już wszystko jest to samo, co było. Więc powrót, powrót i jedziemy. A nie wiem, czy to walka z bossem, czy z kimś, ale na pewno będzie walka w pojedynkę. No i teraz zobaczcie, mapkę sobie wejdziemy. Jest myszka, jest. I tutaj nam się odkryło
o tym Drift Battle, właśnie ten wyścig drogowy. No to jedziemy sobie, go tutaj zaznaczymy. Fajna droga przed nami. Mamy tutaj kawałek prostej, więc sobie potestujemy furę na przyspieszenie i zobaczymy, jak ona na tych zawieszeniu, na tych oponach będzie się tu sprawować w drifcie. Także lecimy. Ten co, bez światła jedzie? Słabo by było widać. Ten już ma światło chyba? Nie, on jest po prostu czerwony, jest bardziej widoczny. Ej! Minąłem! O ja, tak szybko przejechaliśmy? Dobra, no to trzeba zawrócić jakoś. Tak zawracają chłopak z Chicago. Światła. My też nie mamy świateł. Kurde. Ale przyjemność sprawia granie w tą grę. Po prostu jeżdżenie po ulicy. Ja już nie muszę przechodzić fabuły. Po prostu zarąbisty świat japoński. Klimat japoński. Możemy sobie po prostu jeździć, driftować zarąbistymi furami. Chyba tragedii na tych oponach, zaraz zobaczymy. Drift King! Ajajajaj, to wiedziałem, że to będzie z dupy, bo tu się za wcześnie złożyłem. I przycinka poszła. No brakuje hydro, bo tak to bym go tak przerzucał, przedłużał. Tak to nie czuję tego na... go po prostu na przycisku, żeby go tutaj... Nieraz mu kopię w to sprzęgło, tak czy siak, bo nieraz mu tu brakuje jednak mocy. Trafik leży na plecach. Ej, no kurde, jaka jazda jest. Super, kurde, naprawdę czekajcie na swoją możliwość grania w ten prolog. 8 sierpnia oczywiście pojawi się dla wszystkich dostępny prolog na Steamie. Powtarzam, na Steamie. Konsolowce, no niestety nie mają jak w to sobie pograć. Ej, dobra, co nas tutaj czeka? Aż jestem ciekaw. Znaczek Skorpiona. Co toru zaczepia cię na korytarzu, bądź pierwszy na mecie. No dobra, no to let's go. Czym ja tu mogę to zastartować? Nie wiem czym. Enterem na tym, albo X-em, albo czymś, nie wiem. Nie pamiętam, jeszcze się gra tyle tych gier, mówię, kurde, do każdej gry inne bindy. Dobra. Oddawaj mi kasę za lampę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale może mogę tobie jakoś pomóc. Jeśli chcesz jakąś kasę, musisz mnie najpierw pokonać, frajerze. Ostre słowa. Nie używamy takich słów. Nie martw się, przyjacielu, jak mi wszystko opowiesz na spokojnie, na pewno będę ci w stanie pomóc. Następna strona. Następna strona. Następnej strony nie ma. Ścigamy się. Kurde, z jaką furą się ścigamy, no zobaczcie to! Green screen oczywiście, kurde. Dobra, let's go. Ole, poszedł! A my tu palimy gumę cały czas.
zwalniał i po prostu... Nie! Co ja zrobiłem? Czekajcie! Jeszcze raz. Już wam mówię, co zrobiłem. Kurde, muszę przywiązać naciskacz, manipulatory nożne. Tak mocno nacisnąłem hamulec, że aż mi się podniosły cały ten jakby podest no, z pedałami do góry. Uciekły mi pedały w przód i zgasł mi, kurde, ekran ten monitora. Nie wiem czemu, co się stało. No ale dobra, mam jeszcze raz. Again. Teraz już nie będziemy driftować. Lecimy. Let's go, let's go. A tak czy siak byśmy to wygrali. O, jaki zły był skubaniec. Ej, ale nasza postać jest groźna. Kurde. O kurde. Znowu ta kamera. Dobra, włączyłem sobie światła. Spróbujmy to technicznie. Skrótem. Nie ma, kurde, koleżko. To jest wyścig. Oj, ten sam zakręt. Ale odwaliłem. Ej, ja muszę naprawdę je umocować. Ja w manipulatorach Logitecha tak nigdy nie miałem. Nie! Gaśnie mi obraz! Co jest grane od tych, kurde, manipulatorów? Co jest grane? Chyba tam gdzieś przewód HDMI, kurde. Jaki odcinek będzie, ja pierdzielę. Muszę delikatnie hamować teraz, kur... Ale zarąbiste to miasto jest. O nie, ale odwaliłem. Pamiętajcie, to nie jest Forza, nie ma cofania czasu. Ale mnie uderzył. Ale mnie uderzył. Co jest grane? Poleciałem jak te trafiki, kurde, wszystkie. Ej, no pokona mnie. No nie wierzę, jakie gówno. Przez to, że mi tu, kurde, się dzieje takie rzeczy. Ja pierdzielę, przecież ja bym to wygrał. Czy to jest wyścig do wygrania bez problemu za pierwszym razem? Dobra, jeszcze raz, again. Chociaż dłużej sobie pojeździmy i pogadamy. Ale ja, kurde. Ale tą kamerę, twórcy, musicie ogarnąć tą kamerę. Przecież ja nie mam jak jechać, zobaczcie, obraca mi, kurde, kamerę. No ale czego bieg teraz nie wszedł? No nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Skręć! Światło nie włączam, będę miał... mocniejsze auto. Klimatyzację jeszcze wyłączę. Z gazu na benzynę przełączę. Ja się za bardzo od niego odbijam. To jest źle chyba zrobione. Kurde, dałem mu za dużo fory tam na starcie. I się okaże, że będę musiał jeszcze raz to jechać. To się wkurzę. Nie, no kurde, jak mnie wybiło w powietrze kawałek krawężniczka, no nie ma...
To są niedorzeczne rzeczy, kurde, twórcy, musicie to obejrzeć. Tak nie może być, kurde. And the winner is... Doktor! Continue, jak jest, spróbuj ponownie, kurde, wygrali. No i dobra, jak tam fabuła dalej? I co dalej? Wygrałem to? Nic nie ma? No co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Czekajcie, no nie wiem, wejdę w mapkę, czy mi się coś odkryło? Czy ja tego nie zaliczyłem? Czy to już koniec? Dealer. Nic nowego się nie odkryło. I co? Już? No nie wiem, kurde, może z jakimś opóźnieniem przyjdzie mi jakieś powiadomienie. A, już się popisuje. No i nie wiem, no i co, ja mam to teraz jechać jeszcze raz? Się nie zalicza? Kurka wodna. No dobra, to chyba kończymy. Dam wam znać w następnym odcinku, co tutaj się działo. Najwyżej jeszcze raz to przejadę, no nie wiem. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Może się coś zastanowić. Spróbujemy to od razu za pierwszym razem przejechać. Again. Kurde, nie wiem czym. Będziecie mieli dłuższy odcinek. Oj, świetnie. Są mega zdradliwe. Takie ścinki delikatne. Aż kurde, jak mi wjechał. No i nie wszedł mi bieg, a już byśmy to mieli. Teraz ja go tutaj zramuję. Ej, a dlaczego mi pokazuje, że jestem drugi, jak jestem pierwszy? O, nie ukręciłem! Ale dziwne, ale gówno. Ej, no coś jest zrypane! Ja przecież byłem przed nim, a nie liczyło, że jestem przed nim. Nie, no to jest totalnie bez sensu taka gra, no. Jak ten czas liczy? Co za gówno. Ja wiem, że to jest gra w trakcie produkcji. Ja wiem wszystko. Ale no nie może tak być, żeby... Ja jestem przed nim, a pokazuję, że jestem za nim? No jak to liczy, no? Takie ewidentne byki, no to przecież to jest niedopuszczalne, no. Ja rozumiem, że gdzieś tam może wystawać kwiatek, o który mogę zawadzić. Się robi cieniasów. No i zobaczcie, ja mam 33%, a jestem na drugim miejscu. Pierwszy jest Satoru, który jest za mną.
Ja pierdzielę, jak on wychodzi przodem. Nie przegram to teraz przez ten głupi błąd. Ale dobry dźwięk tego trueno. Superancko było go teraz słychać. Podbicia. Czas minął? Nie no, to jest kpina. Co ja robię źle? Jaki czas minął? Wyjeżdżam pierwszy i czas minął? Dobra, poczekajcie, jeszcze raz. Pogoda obecnie 11 na plusie. Bądź pierwszy na mecie. No to ja po prostu muszę być pierwszy na mecie. Dojechałem już kilka razy pierwszy na mecie. Czas minął. No jaki czas minął, jak ja jestem pierwszy? Możesz, kurde. Że jednak nie mogę być pierwszy. O ja pierdzę. Po prostu już się wkurzyłem ogólnie. To jest głupota. Czas minął, dojeżdżam pierwszy. Ale zobaczymy, jak dojadę drugi. To będzie za komunikat. Tarczki. Czas minął, kurwa. Ostatnia próba. Ostatni raz. Jak nie, to jak pierd... Na pierwszym zakręcie już go wyprzedziliśmy, no to już jest normalnie, lepiej się nie da. Przodem wyjeżdżałem do auta tutaj. Skręcamy kierownicą, one jadą przodem tu. Thank you.
No i teraz mamy złoto? Jesteśmy poniżej 1,28. Myślę, że twórcy coś tu zrypali, bo powinno być bądź pierwszy, albo czas, albo pobij czas 1,28. No kurde, no w końcu zaliczyło i to była ostatnia próba. O matko, zobaczymy co teraz będzie. Ale się w... No niedopracowane jest, no niedopracowane, dobra. Wygraliśmy bitwę. Kurde, zarąbiście. Jechałeś prawdziwym japońskim autem. No proszę, nie popisałeś się nawet z samochód znanego wujka. Nori ci nie pomógł. A tak jeżdżą sam, no nie zas... A tak jeżdżąc sam nie zasługujesz nazywać się Japończykiem. O kurde, ostro. Ostro. No i tak, chyba będziemy mieli kontynuację fabuły. Musiał się gdzieś odkryć chyba kolejny. Gdzie ta myszka leci? Ej! Uuu! Co to się odkryło? Długość trasy, przeciwnicy, pojawiasz się we właściwym czasie, miejscu... dobra, no to chyba tak, no to to już jest co, finałowy? Zobaczymy, zobaczymy. Coś podejrzewam, że zobaczcie, tutaj mamy drogi pozamykane, ale tu mamy tor, do którego nie mamy jak dojechać, bo wszędzie jest droga zamknięta, żeby tu wjechać na tą autostradkę. I coś czuję, że możliwe, że ten wyścig o randkę... Ej, to będzie wyścig o randkę, to będzie ostatni wyścig, no coś mi się tak wydaje. Dobra, więc ten wyścig mamy zaliczony, tu nic więcej nam nie wyskoczyło, chyba że będziemy mieli jakieś części do odkrycia. Nowa misja główna, okej, okay. Ustaw nawigację, no nie ustawiam na razie nawigacji. I tak, wygrane pieniądze. Nowe części. W warsztacie. Na poziom drugi. Nowa część dostępna w warsztacie samochodowym. O ograniczonym poślizgu. Jedź wygrać randkę. Dobra, nie będziesz mi mówił co ma robić. Dobra, w następnym odcinku sobie pojedziemy jeszcze raz sobie właśnie stuningować furę. Będziemy tak sobie robić. Tuningujemy furę i później lecimy na ten wyścig. Tylko kurde, nie wiem czy tą drogą, bo tą drogą będziemy długo jechać. Ja chyba wam oszczędzę tego. I ja się po prostu teleportnę tutaj. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Ogólnie bardzo fajnie się jeździ. Tylko jak widzicie, no jeszcze jest dużo felerów, które no na przykład wygrywam wyścig, a nie chcę go zaliczyć, nie? No ale namęczyliśmy się, daliśmy radę. Udało się. Jest zabawa. Co jest? Do góry? A, nie będę. Sprawdzę. Kończę. Strzała. I nara.